wieczora. To następstwo wydanego przez sędziego federalnego w Seattle w stanie Waszyngton nakazu wstrzymania dekretu wydanego przez prezydenta Donalda Trumpa tydzień temu. Donald Trump zapowiedział uchylenie tej decyzji najszybciej, jak to możliwe. Rzeczniczka Ministerstwa Bezpieczeństwa Narodowego poinformowała, że kontrole podróży zostaną przywrócone zgodnie ze standardowymi procedurami. Decyzję sędziego skrytykował Donald Trump. Prezydent USA określił ją mianem absurdalnej. Więcej na ten temat z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Opinia tak zwanego sędziego, która w gruncie rzeczy odbiera naszemu państwu możliwość egzekwowania prawa, jest absurdalna i zostanie unieważniona. Napisał Donald Trump na Twitterze o decyzji sędziego federalnego Jamesa Roberta, który został nominowany na to stanowisko jeszcze przez George'a Busha. W innym wpisie amerykański prezydent ubolewał, że państwo zostaje pozbawione możliwości działania w kwestiach bezpieczeństwa obywateli. Wcześniej Biały Dom zapowiedział, że odwoła się od decyzji o wstrzymaniu wykonania dekretu Donalda Trumpa, ale podporządkuje się jej. Linie lotnicze zostały już poinformowane, że mogą przyjmować na pokłady samolotów przybyszów z krajów objętych wcześniej zakazem. Sędzia James Robert polecił rządowi USA wstrzymanie wykonania dwóch części dekretu Donalda Trumpa, 90-dniowego zakazu wjazdu do USA obywateli Iranu, Iraku, Somalii, Sudanu, Syrii i Jemenu oraz restrykcji dotyczących przyjmowania uchodźców. Inne sądy federalne też zgłaszały zastrzeżenia do dekretu, ale nie posuwały się do wstrzymania jego realizacji. Niewykluczone, że spór rozstrzygnie dopiero Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ja nie wiem. Jest po do pierwszej. Informacje dnia w skrócie. Ewa Worobiec, zapraszam. Włodarze Warszawy i okolicznych samorządów chcą zaapelować do premier oraz marszałków Sejmu i Senatu o wycofanie spod obrad parlamentu projektu ustawy metropolitalnej powiększającej stolicę. Żeby wypracować wspólne stanowisko, spotkali się w Pałacu Kultury i Nauki. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz powiedziała przed rozpoczęciem spotkania, że projekt nie był konsultowany z samorządowcami i mieszkańcami okolicznych miejscowości. Jedna rzecz jest przymus, a trzecia rzecz nie czują się chyba kompetentni do mieszkańcy stałymi do wyboru prezydenta Warszawy. I do tego jeszcze jest zupełnie inny skład tej metropolii, którą mamy, bo my mamy metropolię 40 gmin złożony, na którą dostajemy 600 milionów złotych ponad. Nie wiadomo, jak do tego Unia podejdzie, będzie inna struktura samorządowa i kto będzie te zobowiązania. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin zapowiedział w rozmowie po wiadomościach w TVP, że tak zwana ustawa wprowadzająca w sprawie metropolii warszawskiej trafi do parlamentu w poniedziałek lub we wtorek. Polityk PiS skomentował też apel o wycofanie projektu zmieniającego ustrój stolicy. Mam relacje od kilku samorządowców, którzy byli na tym spotkaniu, którzy przyjechali z nadzieją na rzeczową rozmowę, a usłyszeli tylko propagandowy bełkot. Zgodnie z projektem Prawa i Sprawiedliwości w skład Warszawy jako miasta metropolitalnego wejdzie kilkadziesiąt gmin. W granicach stolicy miałaby znaleźć się między innymi taka miejscowość jak Sulejówek, Wiązowna, Marki, Łomianki, Nieporęt i Połomin, a także Piaseczno, Konstancin, Jeziorna, Otwock, Ożarów, Pruszków, Raszyn i Piastów. Według opozycji PiS chce w ten sposób zwiększać swoje szanse na przejęcie władzy w Warszawie, bo w wielu podmiejskich gminach ta partia cieszy się większym poparciem niż w samej stolicy. Pracownicy Opery Bałtyckiej w Gdańsku rozpoczęli akcję strajkową. Artyści przyszli wieczorem do pracy, ale spektakl wcześniej odwołała dyrekcja. Strajkujący zapowiedzieli, że w lutym nie wezmą udziału w żadnym przedstawieniu oprócz spektakli dla dzieci. Domagają się 30% podwyżek. Dyrektor opery Wardzisław Kuncy mówi, że jest gotów do rozmów z pracownikami. Kamil Stoch zajął trzecie miejsce w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na mamucie i skoczni w Oberstdorfie dwukrotny mistrz olimpijski oddał skoki na odległość 222,5 metra oraz 217 metrów. Zwycięstwo odniósł Austriak Stefan Kraft, a drugie miejsce zajął Niemiec Andreas Wellinger. Kamil udowodnił, że znakomicie skacze również na wielkich skoczniach, tak mówi były fizjoterapeuta kadry Rafał Kot. Pokazał, że potrafi latać, aczkolwiek takim typowym lotnikiem to rzeczywiście nie jest. Natomiast forma, jaką prezentuje na dzień dzisiejszy i styl też jego nienaganna, jak posąg jego sylwetka sprzyjała. Dziewiąty był Piotr Żyła, Jan Ziobro 12, Maciej Kot 18, a Dawid Kubacki 28. Do drugiej serii.
Kalin nie zakwalifikował się Stefan Hula, który zajął 36. miejsce. Kamil Stoch umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tej nocy niemal w całym kraju mogą wystąpić słabe, marznące opady lub mrzawka powodującego oleć. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla prawie wszystkich województw, a drugiego dla województwa wielkopolskiego. Ostrzeżenia nie dotyczą jedynie Warmii i Mazur oraz Podlasia. Na drogach i chodnikach ślisko ostrzeżenia obowiązują do rana. Słowem wszystko. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Ja myślałem, Polskie że Radio 24 podsumowanie dnia komentują nasi goście. Naszym gościem jest Aleksander Wierzyński z Telewizji Republika. Witam pana serdecznie. Dobry wieczór państwu. No i mobilny billboard z napisem Death Comes Where Nazi German dotarł do Londynu. No, na brama wozu Auschwitz, przypomnijmy, którą wpisano w kontur jednoznacznie kojarzący się z wizerunkiem Adolfa Hitlera. Inicjatorem akcji jest Fundacja Tradycji Miast i Wsi, między innymi ona, przede wszystkim ona. Czy takie działania mogą być skuteczne? Już widzimy skuteczność tego działania, widzimy, że ono się przepłynęło przez media w zasadzie w większości krajów, które, o które chodziło i w Niemczech, i w Wielkiej Brytanii, we Włoszech było o tym słychać. Więc akcja na pewno przyniosła skutek, chociażby taki, że właśnie było o niej słychać. Mówiąc o akcji tej fundacji, nie sposób tutaj nie wspomnieć pana Dawida Hallmana, który to jest artysta, to jest performer, to jest działacz społeczny, to jest miłośnik pierwszej Rzeczypospolitej, człowiek zafascynowany przede wszystkim kresami północnymi tejże Rzeczypospolitej. No i właśnie tą akcję podjął finansowanie, podobno odbyło się za pośrednictwem portalu fundraisingowego, czyli może każdy może wpłacić określoną sumę i jeśli się zbierze, to możemy tą akcję przeprowadzić. Akcja, jak widać, została przeprowadzona. Na razie wygląda to jak radosny happening, ale ma ważną rolę edukacyjną. Przechodnie zatrzymują się, robią zdjęcia i pytają, o co tutaj chodzi. Organizatorzy w Niemczech kilka razy musieli tłumaczyć, bo bardzo trudno się przebić do świadomości Niemców, cóż to takiego jest, zwłaszcza, że Niemcy nie rozliczyli się z przeszłością. No, to, że Niemcy nie rozliczyli się z przeszłością, to jest pewnie przesada. Natomiast wiemy, że od lat 60., mniej więcej w połowie 60. lat pojawiło się w Niemczech stwierdzenie polskie obozy koncentracyjne, używane jako taka próba przykrycia faktu, że organizowali, działali, prowadzili te obozy Niemcy. Stwierdzeniem geograficznym i przekierowanie tej właśnie geograficzności stwierdzenia polskie obozy koncentracyjne na ewentualne sprawstwo Polaków. Ale absolutnie jest to, że nie jest, żeby myśleli, to byli naziści. Tak, to jest, mamy tutaj Dienststelle 114, Hundertfürzein, posterunek 114, to jest organizacja Gelena. Szefem tej komórki był Alfred Benziger, były pracownik Abwehry zresztą w czasie wojny, który właśnie tę dwuznaczną fazę ukuł i wprowadził do propagandy. Polska na to nie reagowała, no bo w latach 60. 20 lat po wojnie każdy dokładnie wiedział, co organizował obozy i co tam się działo. Natomiast już po latach 50-70 ta świadomość na świecie zaniknęła i efektem jest to, że na przykład w Stanach Zjednoczonych studenci są święcie przekonani, że naziści byli w jakiś sposób związani z Polską. Ale właśnie, czy tak masowe przekonanie o tym kłamstwie, kłamstwie oświęcimskim, trzeba powiedzieć wprost, wynika wyłącznie z niskiej edukacji, czy jest to również akcja? To jest efekt takiej podprogowo organizowanej kampanii wieloletniej, bardzo konsekwentnej z pokolenia na pokolenie. No, tak jak takie rzeczy wykonują Niemcy i
niemieckie media. Też trudno, bo ona jest tak zrobiona, że trudno kogoś tutaj złapać za rękę. Zawsze osoba złapana powinna, ja miałem na myśli przecież, że to jest geograficznie, no przecież w Polsce tak, no, a gdzie jest Oświęcim, gdzie jest Auschwitz? No w Polsce tak, dochodzi do tego, że Dachau, które ewidentnie w Polsce nie jest, również parę razy było nazywane polskim obozem koncentracyjnym. No oczywiście wszyscy pamiętamy tutaj pomyłkę celową, niecelową. Pytanie, czy prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama na szczęście... Karskiemu wręczając nagrodę. Wręczając nagrodę Karskiemu, powiedział, że to dzielny Amerykanin, który wszedł do polskiego obozu koncentracyjnego. I nie powtarzajmy tych kłamstw. My je powtarzamy, bo nasi słuchacze doskonale wiedzą, że rozmawiamy o konkretnych sprawach i w razie coś takiego się pojawiło i nie miało jakiegoś wielkiego odzewu, a te informacje właśnie o polskich obozach koncentracyjnych, to proszę bardzo, rok 2008, Die Welt napisał o Majdanku, akurat polski obóz koncentracyjny. Kilka miesięcy później tygodnik Focus, analogiczny. W 2013 Rheinische Post biurem pani Beaty Wyględy napisało o ludziach. Przeżyli oni polskie obozy koncentracyjne i polskie obozy koncentracyjne i polskie getta i tak dalej, aż wreszcie trafiło na CDF i Karola Tendere. Tak, przypomnieć, Karol Tendera, wspaniała postać, 96-letni więzień obozów koncentracyjnych, potem działacz opisywany w wielu książkach, teraz pojawiły się zresztą właśnie taki krótki rys biograficzny tego pana, pełnego energii, on jeszcze w zeszłym roku i pewnie nadal jeździ sam samochodem z żoną do Warszawy, pan Lech Tendera. Poczuł się obrażony sformułowaniem polskie obozy koncentracyjne i pierwszy raz domagał się wykonania roku. I pierwszy raz sąd jakby przyznał, że tak, że może czuć się wyrażony, bo do tej pory polskie sądy ten temat omijały. Polskie sądy mówiły, że przeciętny Polak nie może czuć się tym obrażony, no bo nie jest reprezentantem wszystkich Polaków. Sądy mówiły, że nie mają w zasadzie właściwości, bo to przecież przestępstwo było popełnione w Niemczech. Tak? No to jak polski sąd może sądzić niemiecką gazetę? No przecież nie może, tak? W ten sposób sądy pozbywały się tego trudnego problemu, ten gorący kartofel. Wreszcie Karol Tendera, jego pozew został... Krakowski sąd apelacyjny wydał wyrok, ale w drugiej instancji na mocy którego niemiecka telewizja CDF miała przeprosić na swojej stronie internetowej Karola Tendera. A jak to zrobiła? To powiedzmy, przeprosiła w ten sposób, że rzeczywiście na dole strony, która zawiera kilkadziesiąt różnych obrazków, było taki link opisany w ten sposób. Przeprosiny Karola Tendera. Jak się kliknęło w ten link, to wyświetlał się obrazek w formacie JPEG. Państwo doskonale wiecie, to jest format zdjęcia internetowego, na którym był tekst przeprosin. Natomiast dlaczego obrazek? No, ponieważ treść tego obrazka była niewidoczna dla wszystkich wyszukiwarek. Gdyby to było napisane tekstowo, każdy mógłby wejść, wyszukać stronę CDF, a tak strona CDF się z tego wywinęła. Pan Tendera uznał to przeproszenie za niewystarczające, nieważne, no i stąd protest właśnie ten, którego jesteśmy świadkami dzisiaj przed dosłownie kilkoma godzinami do Londynu. No właśnie widzieliśmy obrazki z Londynu i tam rzeczywiście nadal jest kontynuowany ten... Nie, to się zakończyło bardzo pokojowo, trwało chyba 20 parę minut. Była rozmowa z panem, który był uprzejmy wyjść z siedziby CDF-u w Zweite Deutsche Fernsehen w Londynie, tam tak trzymał nogę w drzwiach, tak rozmawiał, przyjął kartkę. Państwo zgromadzeni powiedzieli, że no wiemy, że to nie jest pana osobista wina. Pan powiedział, że no przecież myśmy przeprosili. No i taka tam dyskusja trwała 10-12 minut. Zakończyła się tym, że się wszyscy rozeszli pokojowo.
bo przecież billboard musi dotrzeć do Cambridge, bo przekonanie młodych ludzi, młodych angielskich studentów i studiujących tam w Anglii obywateli świata jest bardzo dla nas w tej sprawie istotne. A polski rząd przygotowuje się do ścigania prawnego tych oszczerstw. Wykluwa się to dosyć długo, niestety, ale chyba wtedy dopiero uzyskamy prawdziwą skuteczność egzekucji tej prawdy. Sam fakt ogłoszenia, że używanie tej frazy jest w Polsce, no to się używa, penalizowane, czyli to jest w Polsce ścigane, już swoje rozeszło się to po świecie, do dziennikarzy dotarło, no a możliwości ścigania nasze są minimalne. Zamiast jednak reagować, musimy prowadzić swoją narrację. Dziękuję serdecznie. Gościem Polskiego Radia 24 był Aleksander Wierzyński z telewizji Republika. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Komentarz. A teraz witamy pana profesora Zbigniewa Lewickiego z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego. Dobry wieczór panu. W piątek sędzia federalny w Seattle w stanie Waszyngton James Robert wydał nakaz wstrzymania dekretu zakazującego wjazdu do USA obywatelom 7 krajów: Iranu, Iraku, Syrii, Sudanu, Libii, Somalii i Jemenu. Jak dalej potoczy się procedura w tej sprawie? Przede wszystkim, o ile ja dobrze czytam, to nie chodziło o obroty obywateli, tylko chodziło o obywateli tych państw posiadających już wizy amerykańskie. Oczywiście, jeśli mają zieloną kartę czy obywatelstwo, to już jest w ogóle poza dyskusją. Czyli to nie jest zniesienie w ogóle obostrzeń, tylko dotyczy to osób, które miałyby prawo wjechać do USA, gdyby nie ta sprawa. Natomiast zapewne ambasady nie będą wydawały dalej obywatelom tych państw, więc to nie jest całkowita likwidacja dekretu prezydenta. Jak się będzie to trzeba? No powiedzmy sobie szczerze, sędziów federalnych USA łącznie z Hiszpanii, jeżeli ktoś ma sprawę tego typu, to to jest zupełnie dopuszczalne. Szuka się sędziego, który, którego znane wcześniej poglądy wskazują, że on mógłby wydać taką właśnie decyzję. I jak się takiego sędziego znajdzie, no to wtedy w danym okręgu składa się wniosek, no poparty także przez ewentualnie innych zainteresowanych. I tak zapewne tutaj się stało, prawda? Sprawdzono, gdzie sędzia, no nie to, że wyda, ale że jego przekonania są takie, że zapewne wydałby taki wyrok, i tak się rzeczywiście stało. Oczywiście w tym momencie Departament Stanu musiał zmienić dotychczasowe reguły, które się dostosowali do wyroku sędziego federalnego, który swój wyrok w odróżnieniu od poprzednich trzech spraw rozszerzył na całe Stany Zjednoczone. No to nie jest pierwszy raz, kiedy sprawa staje się sądem, ale po raz pierwszy sędzia rozszerzył swoje orzeczenie na całe państwo. No i teraz administracja przygotowuje po prostu odwołanie, przygotowuje apelację. Tak, mamy wypowiedź rzecznika Białego Domu, Sina Spicera, który powiedział o znajomym, że Ministerstwo Sprawiedliwości odwoła się od oburzającej jego zdaniem decyzji sędziego w najszybszym możliwym czasie. I z kolejnego komunikatu znikło określenie oburzający. To jest znak. No tak, ale to są takie gry, bo to właśnie rano to wszystko odegrało. Słowo oburzające, outrageous, jakie użył rzecznik Białego Domu, było niepotrzebne, bo mogło co najwyżej doprowadzi do alienacji kolejnych sędziów Białemu Domowi. No i teraz sprawa, że tak powiem, będzie rozstrzygana w apelacji. Teoretycznie biorąc, może dotrzeć nawet do sądu najwyższego, chociaż to do końca nie jest pewnie, ale taka droga oczywiście istnieje, co bardzo by wydłużyło całą sprawę i sprawiłoby, no, że ten zakaz przez długi czas by nie obowiązywał. Jeżeli jednak następna instancja wyda wyrok po wyjściu administracji, no to ten zakaz automatycznie wróci. Ale powtarzam, Departament Stanu wyraźnie powiedział, można wpuścić do USA, można, bo zawsze wjazd zależy od
oficjera granicznego, jak wiesz, ambasada nie jest zezwoleniem na wjazd, jest po prostu tylko stwierdzeniem, że ambasada uważa, że ta osoba może wjechać. Można i posiadacze wiz, które nie zostały fizycznie zniszczone, tak to jest dokładnie podane, mogą ubiegać się o wjazd do USA. Pan profesor świetnie zna procedury i prawo amerykańskie. Jak długo w czasie można rozciągnąć te potyczki prawne? Czy na kilka tygodni, kilka miesięcy? Jeżeli by trafiło do Sądu Najwyższego, no to Sąd Najwyższy może sprawę rozpatrzyć poza kolejnością, może jej nie rozpatrzyć poza kolejnością. W pierwszym przypadku to byłoby szybko i sprawnie. Tak było na przykład w przypadku afery Watergate. Tam to też trwało kilka tygodni. Natomiast no, w drugim przypadku to w ogóle pół roku i tak dalej. Stał się ale powtarzam raz jeszcze, to jest zezwolenie na to, by rozpatrzyć możliwość puszczenia. Innymi słowy, święty, można uważać, ja to nic nie sugeruję, ale można uważać, się że osoba posiadająca wizję amerykańską, kiedy zgłosi się albo śledzi ze Stanów Zjednoczonych i stanie w kolejce do tego okienka, że tam stanowiska dojdzie, prawda? No to wtedy osoba, która tak naprawdę decyduje o prawie do wjazdu, nadal ma prawo powiedzieć nie. Czyli nie sumarycznie, ale indywidualnie. I szczerze mówiąc, wątpię, że zbyt wielu obywateli wysiedlu państw chciało ryzykować kolejny koszt przylotu do Stanów Zjednoczonych, by tym razem indywidualnie, a nie zbiorowo, zostać zawróconym, co wydaje się dość prawdopodobne. Także to sprawa jest tylko formalnie uległa zmianie, natomiast praktycznie myślę, że wiele się w tej kwestii nie zmieniło, no może poza takimi bardziej oczywistymi przypadkami typu studenci studiujący w Stanach Zjednoczonych, osoby mające rodzinę i tak dalej, więc na pewno do kilku, dziesięciu, może kilkuset osób to się zmieniło, ale nie auma w stosunku do wszystkich, nie wiem, jemieńczyków, wibijczyków i tak dalej. Panie profesorze, ale czy nie jest to polityczna porażka Donalda Trumpa? Moja polityczna nie, ponieważ Amerykanie doskonale rozumieją, że co innego jest władza wykonawcza, co innego jest władza sądownicza. Jedna od drugiej nie zależy i władza sądownicza no, w historii Stanów bardzo często, przynajmniej w pierwszej instancji, orzekała wbrew chęciom i intencjom władzy wykonawczej, aczkolwiek w ostatecznym rachunku to się dość rzadko udawało utrzymać, ale Amerykanie przyglądają się temu, powiem szczerze, trochę jak my, jak zawodom sportowym, prawda? Czyje argumenty okażą się mocniejsze, bo na razie to właściwie do argumentacji prawniczej nie było, bo tylko jedna strona stanęła, wniosła petycję, sąd tę petycję uznał, no i wydał zakaz, natomiast dopiero teraz rozpocznie się potyczka, prawda, na argumenty, na to, pytanie brzmi, czy prezydent miał prawo tego typu decyzję wydać. Otóż zgodnie z rozmaitymi ustawami, z którymi będę w tej chwili oczywiście cytował, kwestie dotyczące wjazdu do Stanu, czy to imigracji, czy nie, są w kompetencji prezydenta. Dlatego wiele osób wcześniej mówiło, nawet jeżeli jesteśmy oburzeni, co się stało, to prezydent Trump nie przekroczył swoich kompetencji jako władzy wykonawczej, wydając takie rozporządzenie i nie bardzo widzimy, jak można się od niego skutecznie odwołać. Jeżeli dojdzie do wymiany argumentów prawnych, do pokazywania przepisów ustaw i tak dalej, to można założyć, oczywiście zależy od sędziego, że zostanie wykazana kompetencja prezydenta do wydawania tego typu dekretów. Pamiętajmy przecież, że te 7 państw, o których mówimy, które zostały wymienione w rozporządzeniu prezydenta Trumpa, znaczy nie zostały wymienione, było to odwołanie do pewnych wcześniejszego dokumentu, te 7 państw zostało wybranych przez prezydenta Obamę jako państwa stanowiące zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. Czyli to była kontynuacja tego, co zrobił poprzedni prezydent. No a to w oczywisty sposób wzmacnia argumentację białego domu. I na koniec, panie profesorze, czy ta potyczka prawna, ten spektakl emocjonuje Amerykanów? No, Amerykanie lubią sądy, Amerykanie lubią przyglądać się tego typu sprawom.
Amerykanie lubili się przyglądać sprawie O.J. Simpsona, prawda? Teraz powstał 10-odcinkowy serial i wielu innym sprawom. Amerykanie doceniają siłę argumentacji prawnej, przemówienia prawne od samego początku państwa. Tak było, czy no, właściwie jeszcze wcześniej. To jest państwo, które szanuje władzę sądowniczą i wie, że ona no, wydaje ważne wyroki, a teraz obydwie strony mają okazję i szansę wykazać, że mają rację. I to jest absolutnie, no, jeżeli ktoś nie jest osobiście zaangażowany, to wiem, że tych osób nie jest, no to patrzy na to jak na pojedynek strategiczny. Jak ktoś jest osobiście zaangażowany, no to oczywiście wtedy wchodzą sprawy emocjonalne i argumenty racjonalne tracą na znaczenie. A czy traktują tę decyzję, ten dekret, odbierają jako twardego szeryfa, widzą w prezydencie Stanów Zjednoczonych, takiego odróżniającego się od poprzednika? Z całą pewnością, tylko pamiętajmy, że to jednak jest taka kwestia, że ta sprawa nie przekonuje i nie przekona. Ci, którzy uważali Trumpa za dobrego kandydata, dobrego prezydenta, niech będzie nowego szeryfa w mieście, prawda? No to przyklaskują mu ci, którzy uważają, czyli uważali Trumpa za zagrożenie dla demokracji, za w ogóle najgorsze, co mogło spotkać to państwo, no to patrzą na to i zupełnie inaczej. I na pewno ani jedna, ani druga strona nie zmieni swoich poglądów pod wpływem jednej sprawy sądowej po dwóch tygodniach urzędowania. Jeśli w ogóle zmieni, bo na razie wygląda na to, że te emocjonalne czynniki są tak silne, że nie ma praktycznie biorąc szans na przekonanie, by jedna strona przekonała drugą. Będziemy obserwować, jak dalej będą się toczyć wydarzenia. Bardzo serdecznie panu dziękuję, panie profesorze. Gościem był profesor Zbigniew Lewicki z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Komentarz. Dzień dobry, witamy nowego gościa. Naszym kolejnym gościem jest Aleksandra Lipińska z portalu W Polityce. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. No, rzecznik rządu dzisiaj powiedział wyraźnie, że nie zapadła żadna decyzja w sprawie przyjęcia w Sopocie sierot z Syrii. Czy to coś nowego wnosi do tego zamieszania, które utrzymuje się wokół tego problemu? Od kilku miesięcy jesteśmy świadkami spektakularnych. No cóż, można powiedzieć, jak napisał zresztą mój kolega Konrad Kołodziejski, w polskiej walce politycznej nie oszczędza się już nikogo, nawet sierot zalepło. Jest to troszeczkę taka służba rozkręcona przez opozycję. Po prostu te sieroty tutaj, nie wiadomo też dlaczego akurat 10, ale te sieroty zostały tutaj jakby zinstrumentalizowane przez opozycję i są używane jako maczuga, którą obkłada się rząd. W związku z tym tutaj o dobrych intencjach trudno mówić, a nie o szlachetnych uczuciach, bo tu zupełnie o te sieroty nie chodzi. Chodzi o to, by mieć jakiś argument, żeby, prawda, wskazać, że rząd jest pozbawiany ludzkich odruchów, prawda, uczuć. Więc jest to po prostu najzwyczajniej na świecie kolejny temat zastępczy opozycji, której no, brakuje pomysłów na merytoryczną krytykę rządu. Zamiast więc składać propozycje ustaw, prawda, i punktować ten rząd jakoś merytorycznie, opozycja bawi się po raz kolejny w taki temat zastępczy, którym są no, niestety te sieroty zalepo. No jest to trochę cyniczne. Oczywiście rząd lepiej by zrobił, gdyby po prostu zapytał prezydenta Sopotu, w jaki sposób konkretnie chce zorganizować przyjazd tych sierot, bo czy myślał dobrze, że oni przyjadą i poprosił po prostu przedstawienie konkretnych planów, bo rzeczywiście te plany są bardzo mało konkretne. Taka ogólnie rzucona propozycja, że należało przyjąć sieroty, chociaż początkowo nawet nie było mowy o sieroty, tylko ogólnie o rodzinach. To jest taka po prostu kolejna połajanka nakręcana przez opozycję, która no, raczej nie podnosi ani poziom debaty publicznej, ani nie wnosi tak naprawdę nic w rozwiązanie kryzysu humanitarnego w Aleppo. Rzeczywiście, że rzecznik rządu wskazywał na ogólność liście prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego, ale wcześniej ten rozpętał no, dosyć dużą akcję. Do mediów przeniknęły jego słowa. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie dzieci z ogarniętej wojną Syrii. Mamy wolontariuszy, firmy, rodziny, które są gotowe pomóc. Mamy miejsca noclegowe.
no, wskazywał na to, że wstępną deklarację złożył też prezydent Gdańska. Czy pani odbiera to jako akcję taką właśnie od początku zamierzoną i skierowaną przeciwko rządowi, czy też widzi pani dobre intencje ze strony władz samorządowych Sopotu i Gdańska? Znaczy ja pamiętam, to chyba jeszcze nawet było w zeszłym roku, kiedy prezydent Sopotu miał pomysł, że mógł przyjąć uchodźców i zatrudnić w urzędzie miasta, w związku z tym nie jest to pierwszy taki pomysł. To jest, ja bym chciała odpowiedzieć na szlachetne intencje, naprawdę chciałabym. Problem po prostu polega na tym, że niestety w naszej logice plemiennej, w której istniejemy w Polsce, czyli no, co najmniej polska polityka nie istnieje, no zazwyczaj niestety no, są to inicjatywy, które służą głównie do tego, żeby wykazać, że przeciwna strona jest podła, zła i obawiam się, że w tym wypadku również tak jest. To zresztą no, widać, no ta reakcja została tak rozkręcona, że to już osiągnęło jakiś poziom histerii. W związku z tym no, ja mam problem z tym, żeby wierzyć tutaj szlachetne intencje. Żeby to było jasne, ja oczywiście nie mam nic przeciwko temu, żeby przyjechały tutaj sieroty zaledwo. Pytanie jest tylko, czy to jest sensowne, dlatego że często akurat w przypadku rodzin na Bliskim Wschodzie są to dosyć rozległe rodziny. Prawdopodobnie te dzieci mają gdzieś jakiś krewnych, nawet jeżeli dalekich. I nie wiadomo, czy wyrwanie ich z ich środowiska, z ich otoczenia jest takim dobrym pomysłem. To jest pierwsza rzecz. To w żaden sposób nie zostało tutaj prześwietlone, wyjaśnione, dlaczego akurat miały te sieroty przyjechać do Sopotu, czy nie ma rzeczywiście innych rozwiązań dla tych dzieci. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz oczywiście jest ta, że no przecież wiadomo, że polski rząd jakby odmówił przyjmowania uchodźców w ramach tego systemu kwot, które zaproponowała Komisja Europejska. Wiadomo, że rząd jest przeciwny przyjmowaniu uchodźców. W związku z tym jest dla mnie jest jasne, że opozycja tutaj w tym przypadku po prostu na tym tle rozkręca tą całą sprawę. Aleksandra Rybicka z portalu W Polityce była naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Wydobywało się z niej niewiarygodne światło. Czułam się jakby jest pierwsza. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Worobiec, zapraszam. Premier Beata Szydło uspokaja samorządowców. Zmian w przygotowywanej ustawie nie trzeba się bać. Mówiła na ogólnokrajowym spotkaniu samorządowców w Jasionce na Podkarpaciu. Beata Szydło wyjaśniała, że proponowane rozwiązania otworzą ścieżki kariery ludziom o wysokich kwalifikacjach uzyskanych w zarządzaniu sprawami lokalnymi, a do pracy na szczeblu lokalnym przyjdą młodzi chętni do pracy dla swoich społeczności. Samorząd jest doskonałą kuźnią kadr. Ludzi, którzy są przygotowani do pełnienia najwyższych stanowisk państw. W biznesie, w administracji. Polska potrzebuje takiej kadry. I musimy otworzyć tę ścieżkę kariery również z tego powodu, żeby pomyśleć, by ci najlepsi nie mieli pokusy zatrzymywania się tylko w jednym miejscu w swoim samorządzie. Dlatego ta dyskusja o kadencyjności powinna mieć właśnie taki wymiar. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin zapowiedział w rozmowie po wiadomościach w TVP, że tak zwana ustawa wprowadzająca w sprawie metropolii warszawskiej trafi do parlamentu w poniedziałek lub wtorek. Polityk PiS skomentował też apel o wycofanie projektu zmieniającego ustrój stolicy. Apel podpisali przedstawiciele kilkudziesięciu samorządów z Warszawy i okolicy. Spotkanie władz kultury ma być taki nie tylko polityczny meeting, ale przede wszystkim impreza czysto propagandowa. Z inicjatywy działaczy Platformy Obywatelskiej PSL-u założona teza, a tak naprawdę żadnej merytorycznej dyskusji na temat założeń ustawy. Mamy relacje od kilku samorządowców, którzy byli na tym spotkaniu, którzy przyjechali z nadzieją na rzeczową rozmowę, a usłyszeli tylko propagandowy bełkot. W tym samym programie poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Święcicki mówił, że jedynym celem projektu jest zdobycie przez PiS władzy w Warszawie. Były prezydent stolicy stwierdził, że ustawa spowoduje chaos. Miasto stołeczne ma wiele inwestycji. Metro buduje, tabor zakupił, jakieś inne rzeczy. Bierze to na kredyt. I ten kredyt jest gwarantowany dochodami Warszawy, miasta stołecznego, jako gminy i powiatu. Teraz te powiatowe pieniądze zostaną odebrane do innego podmiotu 5 razy większego terytorialnie. Czyli tutaj następuje może nastąpić załamanie, budujemy teraz, spłacimy kredytów tych infrastruktur. I to nie przeryfunkowano tego, nie przygotowano, nie przeliczono. No to jest kompletny chaos inwestycyjny, finansowy. Zgodnie z projektem Prawa i Sprawiedliwości w skład Warszawy jako miasta metropolitalnego wejdzie kilkadziesiąt gmin. Rekordowe zainteresowanie wymianą starych pieców z dofinansowaniem w małych miastach. W podwarszawskim Żyrardowie z programu wymiany starego pieca na nowy
z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska w ubiegłym roku skorzystało kilka osób, w tym zainteresowanych jest kilkaset rodzin. Duże znaczenie ma fakt, że o dofinansowanie w imieniu mieszkańców w tym roku ubiega się samorząd, mówi Lucjan Chrzanowski, wiceprezydent Żyrardowa. Wszystkie prace projektowe, wszystkie uzgodnienia będą szczepne w jednym ręku. Będzie na pewno to łatwiej doprowadzić, skoordynować, niż to, gdyby dzisiaj mieszkańcy mieli to indywidualnie. Ważnym elementem jest też świadomość zanieczyszczonego powietrza. Mam dwoje małych wnucząt, codziennie obserwujemy i rzeczywiście to powietrze jest fatalne. Smog nie będzie i będzie zdrowsze życie dla całego pokolenia. To szczególnie wieczorem, jak wraca się do domu, jednak powietrze jest zanieczyszczone. W tym roku w mieście odnotowano kilka razy znaczne przekroczenie zanieczyszczeń, mówi Dagmara Pociech, specjalista do spraw ochrony środowiska. Ostrzegaliśmy naszych mieszkańców w tym roku, bo rzeczywiście kilka razy takie duże przekroczenia się pojawiały. Z województwa można pozyskać maksymalnie 50% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 5 tysięcy. Żyrardowianie mogą dodatkowo liczyć na 25% dofinansowanie z ratusza, jeśli poniosą wyższe koszty, na przykład na przyłącze gazowe. Anna Wrzesień, Polskie Radio. Pracownicy Opery Bałtyckiej w Gdańsku rozpoczęli akcję strajkową. Artyści przyszli wczoraj wieczorem do pracy, ale spektakl wcześniej odwołała dyrekcja. Strajkujący zapowiedzieli, że w lutym nie wezmą udziału w żadnym przedstawieniu oprócz spektakli dla dzieci. Domagają się podwyżek, mówi Anna Sawicka, przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Po wielokrotnych prób porozumienia się z panem dyrektorem Warcisławem Kuncem w sprawach regulaminu pracy i regulaminu wynagrodzeń. Niestety nie udało nam się znaleźć wspólnego mianownika. W Operze Bałtyckiej w dalszym ciągu nie respektuje się obowiązujących regulaminów. Zmuszeni jesteśmy rozpocząć w dniu dzisiejszym akcję strajkową. Dyrektor opery Warcisław Kunc mówi, że jest gotowy do rozmów z pracownikami. Że możemy dalej prowadzić dialog, który spowoduje, że podpiszemy porozumienia, które w swoich założeniach powodują, że wzrost wynagrodzeń podstawowych dla pracowników ma wzrosnąć o 30%, licząc na wszystkich pracowników. Pracownicy od miesięcy domagają się 30% podwyżek. Wielu z nich zaczęło zarabiać właśnie o tyle mniej, bo opera gra mniej przedstawień. Ich żądań nie spełniono. Postanowili więc rozpocząć strajk. Prognoza pogody. Zachmurzenie całkowite, miejscami przejaśnienia, głównie na południu kraju, na krańcach zachodnich i południowych, gdzie niegdzie słabe opady deszczu, mrzawki lub deszczu ze śniegiem, możliwa marznąca mrzawka. Na pozostałym obszarze kraju słabe opady śniegu, śniegu ziarnistego i marznącej mrzawki, a na południu Lubelszczyzny także marznącego deszczu. Na zachodzie i na południu mgły lokalnie ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach w nocy na północnym wschodzie od minus 6 do minus 3 stopni, a na pozostałym obszarze kraju od minus 2 do plus 1. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24, gorąca planeta. Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się i zapraszam na program, w którym mówimy o tym, co ważnego i ciekawego na świecie działo się w ostatnich dniach. Dziś zaczniemy od Ukrainy. W Donbasie znów toczą się walki. Ukraiński minister spraw zagranicznych określił sytuację w okolicach miejscowości Awdijewki jako świadome prowokowanie katastrofy humanitarnej. Także wiceszef specjalnej misji monitoringowej OBWE stwierdził, że miastu grozi katastrofa humanitarna i ekologiczna, a wczoraj znowu Awdijewka została ostrzelana z pozycji separatystów rakietami Grad. Już za moment połączymy się z korespondentem Polskiego Radia na Ukrainie Pawłem Buszko. Tymczasem w Szwecji coraz głośniej kwestionowana jest dotychczasowa polityka władz radzenia sobie z kryzysem migracyjnym. W stosunku do liczby ludności Szwedzi przyjęli największą liczbę migrantów i uchodźców w Europie. Tylko w 2015 roku ponad 160 tysięcy osób. Problemem jest jednak rosnąca przestępczość, w tym tak dramatyczne wydarzenia, jak niedawny zbiorowy gwałt na młodej Szwedce, który transmitowany był na Facebooku. Jak relacjonowały media, sprawcami byli mężczyźni o bliskowschodnim wyglądzie. Pojawiają się pytania, czy w takich warunkach integracja w ogóle jest możliwa. Naszym gościem będzie szwedzki dziennikarz Stenska Dagbladet, współpracujący także z brytyjskim tygodnikiem Spectator Ivar Arpi. Parallel societies. W Szwecji funkcjonują równoległe społeczeństwa. I would say yes, there are parallel societies. There are areas in Sweden where the
where police and the authorities don't have the same kind of... Tak, powiedziałbym, że mamy w Szwecji problemy równoległych społeczeństw. Są miejsca, w których urzędy czy policja mają ograniczoną władzę. Są strefy, do których nie ma wstępu. No-go zones, you can say. Tak to można określić. Jeśli policja się tam pojawia, to wchodzi tam siłą, przywraca porządek, ale tylko na chwilę, bo kiedy tylko znikają radiowozy, wszystko wraca do normy, czyli władze przejmują gangi, kryminaliści. Ludzie, którzy mieszkają w tych dzielnicach, obawiają się przestępców, więc udają, że nic się nie dzieje, nie chcą składać zeznań. Tak, mamy w Szwecji problem no-go zones, miejsc, do których nie ma wstępu. You have a growing problem of no-go zones in Sweden. Ta rozmowa w drugiej części programu. Proszę zostać z nami. Polskie Radio 24. Ale najpierw Ukraina. Jest z nami korespondent Polskiego Radia w Kijowie, Paweł Buszko. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Zacznijmy od tych najnowszych wydarzeń, wiadomości, jak upłynęły ostatnie godziny, jak upłynęła noc w zapalnym miejscu w Avdiivce. Docierają bowiem informacje, że znów ta miejscowość była atakowana. Tak, na Avdiivkę znów już od kilku dni, kolejny dzień z rzędu spadają rakiety Grad. I nie tylko na pozycje ukraińskiej armii, ale również na te dzielnice zamieszkane przez ludność cywilną. Do tej pory od niedzieli zginęło 3 cywilów. Ta ostatnia noc również była niespokojna, jak donoszą ukraińskie media. Rakieta Grad trafiła w dom, w którym mieszkała matka z 5 dzieci. Na szczęście nic się nie stało, ale poprzednia z kolei noc była bardziej tragiczna, bo pociski artyleryjskie, rakiety Grad trafiły w centrum humanitarne zorganizowany przez ukraińskie władze, gdzie mieszkańcy Avdiivki mogą się ogrzać, mogą się posilić, mogą naładować telefony komórkowe. Po Avdiivce już kolejny dzień z rzędu nie ma światła, duża część budynków mieszkalnych, nie ma też wody, brak jest ogrzewania, tak więc te słowa obserwatorów ABW o narastającym potencjale do katastrofy humanitarnej są jak najbardziej prawdziwe. Te pociski trafiają właśnie również w te miejsca, w które nie powinny trafić, czyli w namioty z pomocą humanitarną. Jak jest ta sytuacja, jest o tyle trudna, że te rakiety wystrzeliwane są także z pomiędzy domów mieszkalnych, z zabudowań cywilnych. No i w tym tkwi problem. Prezydent Poroszenko, jak się zaczynało śledzić w Avdiivce, a wtedy prezydent Poroszenko był w Berlinie, mówił wprost na spotkaniu z kanclerz Niemiec, że ukraińska armia ma problem, bo te rakiety wystrzeliwane i pociski wystrzeliwane przez separatystów, one są wystrzeliwane z pomiędzy budynków mieszkalnych z Doniecka. Doniec to miasto dość bliskie Avdiivce, geograficznie bardzo bliskie do Avdiivki, to jest kilkanaście kilometrów. Na potwierdzenie tych słów Petra Poroszenki i twierdzeń o tym, że separatyści skrywają się za plecami cywilnej ludności, wczoraj Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała podsłuchy z rozmów separatystów, takich miejscowych, lokalnych polityków separatystycznych, którzy w prywatnej rozmowie między sobą telefonicznej sami mówili, że dzisiaj separatyści, znaczy dzisiaj wystrzeliwano spod mojego domu lekkie rakiety Gratasz, aż w domu dudniło. Są też informacje również potwierdzone przez OBW, że strona ukraińska, że w Doniecku również słychać wystrzały, że Doniec również jest ostrzeliwany. Wskazywałoby to być może na to, że to strona ukraińska odpowiada również ogniem, wystrzałami z artylerii. Często Ukraińcy tłumaczą, że wcale tak nie robią, że to są po prostu prowokacje separatystów. Jak jest naprawdę? Czy ukraińska armia odpowiada ogniem również strzeląc w Podoniecku? No, trudno to pewnie określić, bo jak podkreślają sami, jak mówią sami obserwatorzy OBW, oni mają bardzo ograniczony dostęp zarówno do jednej, jak i drugiej strony. Jedne, co mogą stwierdzić, to to, że tych wybuchów i wystrzałów artyleryjskich jest bardzo dużo w porównaniu z poprzednimi okresami. No i to, że ani jedna, ani druga strona nie wyprowadziły ciężkiego uzbrojenia na kilkanaście kilometrów, jak to stanowiły mińskie uzgodnienia, o których chyba już coraz mniej ktokolwiek tutaj pamięta. Pojawiła się nawet taka informacja, że w tym tygodniu
słychać było 11 tysięcy wybuchów tylko we wtorek, a więc no, takie informacje, jeśli one byłyby prawdziwe, świadczyłyby o skali dramatu, który rozgrywa się w tym miejscu. No właśnie, powiedzmy, czemu Awdijiwka? To jest strategiczne miasto? To jest miasto o tyle strategiczne, że znajduje się tam ogromna koksownia, chyba największa na Ukrainie. Koksownia już od początku tych kolejnych, znaczy od niedzieli, czy tam od poniedziałku, od początku ataków nie działa, nie pracuje. A koks jest potrzebny do zakładów, m.in. ogromnych zakładów metalurgicznych w Mariupolu nad Morzem Azowskim. Te zakłady też i ograniczają swoją produkcję i niektóre z nich wygaszają piece. No, jest to strategiczne miasto również z punktu widzenia takiej logistyki, no bo to punkt, dzięki któremu tam można kontrolować pewne odcinki, pewne drogi dojazdowe. A no, jest to dosyć ważne miasto, natomiast wciąż nie wiadomo tak naprawdę, kto zaczął, jak to się wszystko rozpoczęło. Właśnie, czy są jakieś informacje na ten temat, ponieważ Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie apelowała o przerwanie walk, apelowała do obu stron. No właśnie, to jest to pytanie, kto strzelił pierwszy. Ukraińskie media mówią o tym, że zaczęło się to tak dosyć zwyczajnie, że po prostu była wymiana ognia pomiędzy oddziałami ukraińskimi i separatystycznymi. Ukraińcy się tam zwiadowcy zapuścili gdzieś na obszar separatystów. Okazało się, że są okrążeni przez posiłki ukraińskie i oni zajęli. Ukraińcy zajęli jeden z punktów separatystycznych i separatyści od tego czasu próbują ten punkt zajęty wcześniej przez Ukraińców odbić nieskutecznie. Ukraińcy mówią prawie codziennie mówią o kolejnych próbach szturmu. Natomiast z tego takiego bardzo lokalnego, to znaczy tam separatyści, czy Ukraińcy zajęli jedną z pozycji separatystów, z tego lokalnego takiego konfliktu okazuje się, że to zatacza coraz większe kręgi, no bo sytuacja na całym Donbasie, na całej linii frontu, jak donosi ukraińska armia, jest coraz bardziej napięta. Ukraińcy raportują jedynie w ciągu ostatniej doby o 115 ostrzałach i rakiety Grad nie trafiają już tylko w cywilne kwartały Awdijiwki, ale również na przedmieścia Mariupola nad Morzem Azowskim. To jest kilkadziesiąt kilometrów na południe. To też taki zapalny punkt. Tam, jak donoszą ukraińskie media, spadło dzisiejszej nocy 40 rakiet Grad. Również tam są budynki uszkodzone. Część Sartany, bo te przedmieścia Mariupola to wieś Sartana. Część Sartany również nie ma prądu. Natomiast nie ma na razie wiadomości o ofiarach ludności cywilnej. Jak to wszystko skomentowane w Kijowie, bo do eskalacji walk doszło niedługo po rozmowie Donalda Trumpa i Władimira Putina. No i pojawiają się teorie, że to Rosja sprawdza, jak Stany Zjednoczone pod nową administracją zareagują na tego typu działania, na eskalację konfliktu. Z kolei Rosjanie mówią, że Ukraińcy chcą storpedować ewentualne zniesienie sankcji na Rosję. No i zwrócić uwagę Donalda Trumpa na Ukrainę. No właśnie w ten sposób się komentuje zaistniałą sytuację, że to Rosja próbuje jakby grać wabank, pokazać kolejny raz, na co ją stać, no bo trudno ukryć, że to Rosja jest odpowiedzialna za to, znaczy to Rosja jest odpowiedzialna za to, co robią tak zwani separatyści, bo te kilka tysięcy pocisków artyleryjskich wystrzeliwanych co tygodniowo skądś do separatystów trafia, no a wiadomo, że idą po prostu transporty do Doniecka, do Ługańska, transporty artylerii, broni i tego, z czego można te pociski wystrzeliwać. Tak więc, a z drugiej strony to też jest trochę na rękę dla Kijowa, czy jakkolwiek by to źle nie zabrzmiało, to też jest na rękę
wyniki jego poświadczeniu. Kolejny raz przypomnij sobie o tym, że na wschodzie Ukrainy trwa wojna, która co jakiś czas pokazuje, że jest taką naprawdę wojną, bo tam codziennie są ranni żołnierze. Teraz z racji tego, że separatyści atakują cywilne zabudowania, o tym słyszy cały świat i cały świat po raz kolejny przypomni sobie o tym, o Donbasie. Być może jest to jakaś tam karta przetargowa w zwróceniu uwagi na Ukrainę, zwróceniu uwagi po to, żeby te sankcje nie zostały zniesione, no bo tego tak naprawdę boi się Kijów po deklaracji Donalda Trumpa i po tym, jak wygląda, no i Kijów boi się po prostu ocieplenia relacji na linii Waszyngton-Moskwa, no bo to by oznaczało brak poparcia ważnego sojusznika. My do sytuacji na Ukrainie w Polskim Radiu 24 będziemy wracać do rozmów z naszym korespondentem na Ukrainie Pawłem Buszko. Na tyle teraz. Dziękuję bardzo. Z Kijowa mówił korespondent Polskiego Radia na Ukrainie Paweł Buszko. Trzeba się urodzić w odpowiednim czasie w historii. Polskie Radio 24. Zmieniamy temat. Przez lata Szwecja uznawana była za humanitarne supermocarstwo, jak tu mnie podkreślali i sami Szwedzi, kiedy inne kraje wywoływały i prowadziły wojny. Szwecja pomagała ofiarom konfliktów, pomagała prowadząc politykę otwartych drzwi. Do kraju przyjeżdżali uciekinierzy z Iranu, prześladowani przez Szacha, ofiary reżimu Pinocheta w Chile, czy w latach 90. uchodźcy w czasie wojny na Bałkanach. Także w czasie ostatniego kryzysu migracyjnego Szwecja otworzyła swoje drzwi na wszystkich przyjezdnych. Tylko w 2015 roku do kraju przybyło ponad 160 tysięcy osób. Teraz zaczęły się jednak problemy. Niektórzy mówią wprost o nieudanym społecznym eksperymencie, za który trzeba płacić wysoką cenę rosnącej przestępczości i powstawania miejsc, do których mało kto chce zaglądać, nie włączając to policji. O sytuacji w Szwecji w Sztokholmie rozmawiałem z dziennikarzem dziennika Svenska Dagbladet, a także brytyjskiego The Spectator Ivarem Arpim. So, to begin with, Sweden... W ostatnich latach w stosunku do liczby swojej ludności Szwecja przyjęła ogromną rzeszę imigrantów, uchodźców, ludzi szukających azylu, ale coraz głośniej słychać opinie, że teraz sytuacja wymyka się spod kontroli. Na ile jest to prawdą? How far is it? I would say that we are it's out of control when it comes to the plans for the future, because we have taken so many in that we don't have anywhere. Na razie panujemy jeszcze nad sytuacją, ale moim zdaniem w przyszłości wymknie się ona spod kontroli. Przyjęliśmy tak wiele osób, że teraz nie jesteśmy w stanie zapewnić im warunków do życia. Brakuje mieszkań, nie mamy dla nich pracy. To bardzo trudne. I nie chodzi wcale o to, że nie mamy pieniędzy na te cele. Większym problemem jest fakt, że brakuje ludzi, którzy mogliby zająć się migrantami. Nie mamy wystarczającej liczby nauczycieli, nie mamy wystarczającej liczby pracowników społecznych. Nie mamy wystarczającej liczby policjantów. To jest kwestia pieniędzy, kwestia manpower. We don't have enough teachers, we don't have enough social workers. Mimo że ostatni kryzys uchodźczy, kiedy w 2015 roku przyjęliśmy 160 tysięcy osób, skończył się, prawdziwy kryzys zaczyna się dopiero teraz, kiedy musimy zintegrować tych wszystkich ludzi. Czarno widzę to, jak mamy sprostać temu zadaniu. Szwecja jest po prostu nieprzygotowana, czy słowo nieprzygotowany dobrze opisuje sytuację. We were really unprepared for this. And you have to bear in mind when it comes to Sweden that we had sort of a crisis before the real crisis. Byliśmy i jesteśmy nieprzygotowani. Jeśli rozmawiamy o Szwecji, to trzeba zdać sobie sprawę, że już wcześniej mieliśmy mniejsze kryzysy migracyjne, zanim jeszcze ten wielki europejski rozpoczął się na dobre. Już wcześniej, przed 2015 rokiem, system azylowy nie był wydolny ze względu na liczbę osób szukających w Szwecji schronienia. Już wtedy istniał problem imigracji. And we had record levels of migration the years leading up to the 2015 crisis. Każdego roku przed 2015 rokiem Szwecja biła kolejne rekordy w przyjmowaniu migrantów i uchodźców, więc kiedy zaczął się ogólnoeuropejski kryzys migracyjny, nawet jeśli byliśmy do niego mentalnie przygotowani na przyjęcie kolejnych osób, a uważam, że tak nie było, to i tak i instytucje, i ich pracownicy nie byli gotowi bez prostych zadań. Byliśmy, system był wyczerpany do granic możliwości. W tej chwili byli gotowi nawet umrzeć za Ewangelię. People were not ready because we
already stretched thin. Dlaczego więc szwedzki rząd zdecydował się przyjąć jeszcze większą liczbę migrantów, wiedząc, że prawdopodobnie nie poradzi sobie z tą sytuacją, że nie jest w stanie im pomóc? Na przykład Dania postąpiła inaczej i zamknęła swoje granice. W Szwecji mamy bardzo dziwną polityczną sytuację w porównaniu z innymi państwami nordyckimi czy europejskimi. Sprawy związane z imigracją i imigrantami są pewnym tabu. Jeśli kwestionujesz politykę migracyjną czy całkowite otwarcie granic, a tak to wyglądało w naszym przypadku, z pewnością zostaniesz nazwany rasistą czy ksenofobem. Most of the time, or xenophobe, and also the party, the so-called right-wing populist party, swing Democrats, when they started gaining more support. Co więcej, kiedy skrajnie prawicowa, antyimigrancka partia Szwedzcy Demokraci zaczęła zyskiwać poparcie w społeczeństwie, ugrupowania z głównego politycznego nurtu przestały rozmawiać na temat migracji. Nie chcieli na ten temat rozmawiać, nie chcieli poruszać kwestii integracji migrantów. So, tak jest z Biblią. The other parties retreated from this issue, and the hard challenges these issues present to Sweden. Mainstreamowi politycy obawiali się, że jeśli poruszą te tematy, trafią do tej samej szufladki, co szwedzcy demokraci. To dlatego nie jesteśmy przygotowani, by stawić czoła temu wyzwaniu. Nie mieliśmy uczyć komentarzy. Frank opened debate about these issues. Kiedy rozmawialiśmy wcześniej, wspomniałeś, że Szwedzi, jeżeli chodzi o te kwestie, są naiwne. Jak to rozumieć? W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana jest napisane, że sam Jezus jest Słowem Bożym, a nie chodzi tylko o migrację czy integrowanie migrantów, uchodźców. Bycie naiwnym dla Szwedów jest pewnym ideałem. Naiwność w Szwecji oznacza bycie dobrym człowiekiem. Tak w Biblii spotykamy opisy transów. Więc jeśli konsekwencje naszych działań okażą się złe, szkodliwe, w Szwecji możesz zawsze powiedzieć: no dobrze, źle się stało, ale byłem naiwny, chciałem dobrze. I taka odpowiedź w Szwecji jest w porządku. Nikt nie pociągnie cię do odpowiedzialności, tak jak stałoby się to w Danii czy w Norwegii. Nasze intencje, motywy są najważniejsze, ważniejsze niż efekty naszych działań. Czy zasada ta obejmuje także polityków? Czy oni także mogą tłumaczyć się opinii publicznej swoją naiwnością? Politicians as well can explain their decisions like this. We were naive, we wanted to be good. If ordinary people are naive, that's perhaps not a big deal, but the sad thing is that politicians are excused and have been excused for a long time, blaming their naivete. Kiedy przeciętni ludzie, nie sprawujący władzy, są naiwni, nie jest to jakimś wielkim problemem. Smutne jest jednak, że także politycy nie ponoszą odpowiedzialności za swoje błędne decyzje, tłumacząc się właśnie w ten sposób, mówiąc, że po prostu byli naiwni. Takie podejście stwarza problemy w Szwecji. Problem gangów w dużych miastach, ale także w tych mniejszych miastach. Gangi zyskują na sile. Mamy z tym naprawdę wielki problem. Takie kwestie nie były poważnie traktowane. Jeśli ktoś zwracał na nie uwagę, mówiono o nim, że jest pesymistą lub cynikiem, a to w Szwecji nie jest dobrze odbierane. Tutaj liczy się bycie pozytywnym. Nie porusza się trudnych spraw. Ale bez wytrwałej modlitwy nie będziecie w stanie doświadczyć wspaniałej łaski. W Szwecji funkcjonują równoległe społeczeństwa. Byłem bardzo zadowolony. Where police and authorities don't have the same kind of power.
Powiedziałbym, że mamy w Szwecji problem równoległych społeczeństw. Są miejsca, w których urzędy czy policja mają ograniczoną władzę. Są strefy, do których nie ma wstępu. Tak to można określić. Jeśli policja się tam pojawia, to wchodzi tam siłą. Przywraca porządek, ale tylko na chwilę, bo kiedy tylko znikają radiowozy, wszystko wraca do normy, czyli władze przejmują kandy, kryminaliści. Ludzie, którzy mieszkają w tych dzielnicach, obawiają się przestępców, więc udają, że nic się nie dzieje, nie chcą składać zeznań. Tak, mamy w Szwecji problem no-go zones, miejsc, do których nie ma wstępu. Są tutaj getta? W Sztokholmie są getta? Nie wiem, czy getto to jest dobre słowo, by opisać sytuację w szwedzkich miastach, ale jeśli porównałbyś to, jak sytuacja wyglądała 15 lat temu i teraz, to jest ona dużo poważniejsza. Jeśli rozumiesz słowo getto jako miejsce, z którego nie możesz się wyrwać, to w Szwecji nigdy tak nie było. Były dzielnice, w których mieszkali ludzie, którzy dopiero co przyjechali do kraju. Nie mieli pieniędzy, ale po jakimś czasie dostawali pracę, stawali na nogi i wyprowadzali się w lepsze okolice. Teraz szanse na znalezienie pracy i nowego mieszkania są mizerne. Ludzie zostają więc tam, gdzie są, w tych problematycznych dzielnicach. Tam rodzą się ich dzieci i dorastają. W tym sensie obecnie mamy w dużo większym stopniu do czynienia z miejscami, które przypominają getta niż kiedyś. Dlaczego migrantom w Szwecji obecnie tak trudno jest znaleźć pracę? Mamy w Szwecji jedną z najbardziej nowoczesnych gospodarek na świecie. Szwedzkie społeczeństwo należy do najlepiej wykształconych na świecie. Migranci, którzy teraz docierają do Szwecji, pochodzą niekiedy z miejsc dotkniętych chociażby